Miesiąc temu wydany został zwiastun do nowego filmu Disneya, aktorskiej adaptacji klasycznej animacji Mała Syrenka. Zebrał on ponad 1,5 miliona łapek w dół. Dlaczego? Nie udawajmy, że nie wiemy. Czołem! Witajcie na moim kanale, czyli Klaudia Klaudi. O, jak tęskniłam za babskimi wieczorami i właśnie z takim dzisiaj do Was wracam, mało tego, z popkulturowym. Film na ten temat chciałam zrobić już bardzo dawno. Nie tyle, ile kiedy rzeczywiście ten zwiastun został wydany i rozlała się fala hejtu, bo wtedy byłam w podróży i mówiłam, kurczę, muszę o tym zrobić film, ale jeszcze długo wcześniej, bo to jest temat znany w Hollywood od zawsze. Disney wydał zwiastun do nowej Małej Syrenki. W internecie zawrzało. Dlaczego? Bo aktorka grająca Arielkę jest czarnoskóra. Ludzie podzielili się na dwa obozy. Tych, którzy są zachwyceni tą zmianą i uważają, że to jest krok w stronę lepszej reprezentacji w filmach i bajkach, i na tych, dla których dzieciństwo się skończyło i nie znajdują żadnej dobrej argumentacji na tą zmianę, tak dużą. Po której stronie stanąć? Po której stronie ja stoję? No i tu pojawia się problem, bo zgadzam się z obiema stronami. Ale zanim to uargumentuję i przejdziemy do filmu, czas na sponsora, a że dzisiejszy film jest mocno aktorski, to i... Strudzone wędrowcze. Ty, przemierzający odmęty sieci. Ty, któremu na zakupach czas jak przez palce leci. Śniąc o rabatach, które to sama wtyczka wynajduje. Tych najlepszych, najkorzystniejszych. O tym tę opowieść snuję. O pragnieniu cashbacku, by po zakupach choć ciut wracało, by kupować mobilnie, gdziekolwiek, bo zakupów wciąż nam mało. Mało to nam przyjdzie płacić za ten znój, za ten trud, bo rabatów, kodów, w ale rabat znajdziesz w brud. O wydawaniu w internecie wiedzę tą chłoń i nie zapomnij ściągnąć wtyczki z mego linku. Ale rabat. Opłacało się jeździć na konkursy recytatorskie jako dziecko. Arielka to nie pierwsza ruda postać, która jest znacząca popkulturowo i której wygląd zmieniono w adaptacjach filmowych. Ostatnia postać Cyclone z filmu, który wyszedł niedawno, Black Adam, Starfire w Tytanach, Josie i jej cały zespół w Riverdale, MJ w Spider-Manie i Heimdall, czyli postać, która w nordyckiej mitologii była opisywana jako najbledsza ze wszystkich Asgardczyków. Zmiany w wyglądzie postaci zauważymy także w Valkyrie w Thorze, w Domino w Deadpoolu, wszyscy chyba znamy Jamie'ego Foxa jako Elektro, czy jeden z najciekawszych czarnych charakterów, czyli Kingpin, grany przez Michaela Clarka Duncana. Część z postaci, których kolor skóry został zmieniony, była mocno krytykowana, zwłaszcza jeżeli chodziło o historyczne postacie. W internecie rozgorzała ogromna dyskusja po tym, jak Channel 5 ogłosiło, że w ich miniserialu rolę Anny Boleyn zagra czarnoskóra aktorka, gdzie przecież historycznie ta postać jest biała. Ale to nie oznacza, że nie można wprowadzić zmian w wyglądzie aktorów względem materiału źródłowego i nie osiągnąć sukcesu. I nie wiem, czy wiecie, ale w oryginalnym komiksach Aquaman jest blondynem z jasną cerą, który ma najbardziej amerykańskie imię na świecie, Arthur Curry. Na początku, gdy dowiedziano się, że Aquamana będzie grał polinezyjski aktor, to ludzie wnosili swój sprzeciw, ale nie z tego powodu, co myślicie. Bardziej był to sprzeciw spowodowany tym, że Jason Momoa w tamtym czasie nie kojarzył się z dobrym aktorstwem i ludzie myśleli, że poniesie całą franczyzę na dno oceanu. Ale po wyjściu filmu chyba nikt nie ma wątpliwości, że aktor wcielił się w rolę perfekcyjnie i wszyscy pokochali nowego Aquamana. Aquaman! Tak samo było z Nickiem Furym w serii Avengers, który oryginalnie w komiksach jest biały, ale ta zmiana tutaj w filmach nie ma w sumie żadnego znaczenia. No chyba nikt nie ma wątpliwości, że Samuel L. Jackson jest wspaniałym Nickiem Furym. Nawet w klasycznych, kultowych filmach zdarzały się zmiany. Na przykład w Skazani na Shawshank Reda gra Morgan Freeman. Red to główny narrator całej historii i w książkach był Irlandczykiem. Kiedy zmiany w pochodzeniu i wyglądzie głównych postaci, których grają aktorzy, którzy wyglądają zupełnie inaczej niż materiał źródłowy, są zrobione dobrze, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że zmiana była na plus i krytyka się jak
nie pojawia, to się ucina. Natomiast kiedy te zmiany są wprowadzone pochopnie i na siłę, nie ma co się dziwić krytyce. Są to przez nas ukochane postacie, na których wielu z nas się wychowało i dla których ten wygląd bardzo czasami jest tożsamy z samą postacią, w takim samym stopniu jak na przykład, nie wiem, jego charakter czy przeżycia, dzięki któremu jest taki, jaki jest. Bo przecież wygląd jest nieodłącznym elementem tego, kim jesteśmy, prawda? To nie jest nic nowego, że fani potrafią być niezadowoleni z tego, kto w castingu został wybrany do grania jakiejś kultowej postaci. I to nie zawsze musi mieć coś związanego z kolorem skóry czy z rasizmem. Ostatnim głośnym przykładem był hejt, który spadł na aktorkę, która ma grać Ellie w serialu The Last of Us na podstawie gry. Wiele osób mówiło, że nie jest podobna do tej postaci, która była w grze i że to będzie w jakiś sposób psuło im odbiór całego serialu. Chociaż tutaj muszę przyznać szczerze, że nie utożsamiam się z tymi opiniami, bo wiele z nich głosi to, że aktorka, która ma grać Ellie, jest po prostu za brzydka, bo oni grając to gdzieś tam bardziej sobie ją wyobrażali jako taką miłą, niewinną, piękną, młodą dziewczynę. A tu niby nie jest. Wyobraźcie sobie, że są nawet przypadki, kiedy fani nie są zadowoleni z tego, kto będzie grał daną postać, chociaż jego wygląd czy jej wygląd jest dosłownie kalką tego, co było napisane w materiale źródłowym, w książce, w grze, w czymkolwiek. Dobrym, ale przerażającym przykładem jest hejt, jaki spotkał aktorkę Amandlę, która grała Rue w Igrzyskach Śmierci. Hejterom nie podobało się to, że Rue jest grana przez czarnoskórą aktorkę. Chociaż tak właśnie była opisywana w książce. Tutaj nie było żadnej zamiany. Ale przez to, że była opisywana w książce jako mała dziewczynka niewinna i słodka, która przypominała głównej aktorce jej własną siostrę, to nagle ludzie stwierdzili, że nie, to nie może być czarnoskóra aktorka. Rue była biała. Aktorka grająca Rue miała wtedy 12 lat i już wtedy dostawała pogróżki, a niektóre komentarze były wręcz obrzydliwe, mówiące o tym, że w sumie to dobrze, że aktorka grająca Rue jest czarnoskóra, bo przynajmniej nie będzie im smutno, jak spoiler, który ma ponad 10 lat, umrze. Podobny przykład to danie roli Magnusa Bane'a Godfrey'owi Gao w serii Dary Anioła Miasto Kości w filmie na podstawie książek. Mimo tego, że w książce ewidentnie jest napisane, że jest to postać azjatyckiego pochodzenia, to i tak ludzie hejtowali za to, że Azjata gra Azjatę. Ale problem race bendingu, whitewashingu i tokenizmu jest tak stary, jak stary jest Hollywood. To nie pojawiło się od teraz. Tylko teraz o wiele więcej osób zaczyna zauważać to, że w procesie castingowym bardzo często wybiera się aktorów, którzy w ogóle nie wyglądają jak postacie z materiału źródłowego w imię poprawności politycznej. Albo na siłę robi się remake'i kultowych filmów po to, żeby dać szansę nie tylko osobom o innym kolorze skóry, ale także o innej płci. Chociaż wiecie, że całą sobą jestem za tym, żeby coraz więcej głównych ról dostawały kobiety, żeby historie były pisane z perspektywy kobiet i żeby kobiety były głównymi bohaterkami w wielu filmach, opowieściach itd. To nie jestem fanką remake'ów typu damskie Ghostbusters czy Ocean's 8, czy nawet nie wiem, czy wiecie, ale wyszła damska wersja American Pie. I te filmy okazały się być klapą. Ja sama nie poszłam na nie do kina i nie dlatego, że nie chcę widzieć kobiet w głównych postaciach, ale po co przerabiać coś, co już jest, tylko w innej wersji płci na rzecz dywersyfikacji na ekranie, kiedy można stworzyć coś nowego, co również stanie się kultowe i będzie jedyne w swoim rodzaju. To jest właśnie przykład takiego tokenizmu. Jest to takie zjawisko, jeżeli chodzi o film, kiedy w fabułę wplątane są jakieś pojedyncze postaci, które są odmiennej etniczności, pochodzenia czy koloru skóry, tylko po to, by sobie odhaczyć, że odhaczone, mamy reprezentację mniejszości w filmie. I bardzo często te postaci są poboczne albo nie mają jakiegoś dobrego motywu, żeby rzeczywiście grać jakąś główną rolę w tej historii, ale są po to, żeby było, że są. Tylko, że z drugiej strony, aby nie wyjść na hipokrytów, ci sami ludzie, którzy krzyczą o poprawności politycznej i tym, że coraz więcej jest tej różnorodności w filmach i nie zawsze jest ona dobrze uargumentowana,
powinni tak samo głośno krzyczeć na to, co działo się i dzieje się po drugiej stronie w Hollywood. Whitewashing to wybielanie postaci w filmach, nawet historycznych, lub granie ich przez białych aktorów, nawet jeżeli wymaga to ogromnej charakteryzacji. To nie jest żadnym odkryciem, że od początku istnienia Hollywood w większości główne role, ale nie tylko, dostawały osoby, które są białe. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, oczywiście, że chodzi o pieniądze. Część z tego wynikało z Hays Code'u, czyli takiego systemu regulacji, który istniał w Hollywood aż do połowy lat 50., w którym było napisane, co można pokazywać na ekranie, a co nie. Między innymi zakazywano tam pokazywania w filmie romantycznych par mieszanych. Ale przede wszystkim chodziło o to, aby zdobyć jak największą ilość sprzedanych biletów, czyli nie można było wykluczać konserwatywnej części amerykańskich widzów, która nie pójdzie do kina, kiedy w głównej roli obsadzą kogoś, kto nie wygląda jak oni. Nie przeszkadzało to jednak w tym, aby pokazywać historię mniejszości białej publiczności, wciąż obsadzając w tych rolach białych aktorów, tylko z masą charakteryzacji. Więc tak jak krzywimy się na myśl o tym, że Anne Boleyn ma zagrać czarnoskóra aktorka, tak samo powinniśmy się krzywić, wspominając słynny film Kleopatra, gdzie główną rolę egipskiej królowej gra Elizabeth Taylor. W filmie na przykład Lawrence z Arabii, ale Guinness gra arabskiego księcia Faisala. Takich przykładów jest cała masa. Jeżeli myślicie, że to już jest relikt przeszłości i wszyscy się zgodziliśmy z tym, że tak nie powinno być, że nie zawsze było to dobre i teraz idziemy naprzód i nie chcemy powtarzać historii w drugą stronę, to niestety to zdarza się także we współczesnym kinie. Na przykład w filmie Exodus Bogowie i Królowie główne role były przyznawane białym aktorom, chociaż akcja dzieje się w Egipcie, a osoby o innym, ciemnym kolorze skóry w większości grały postacie sługów. Mamy na przykład film Wielki Mur, który dzieje się w średniowiecznych Chinach, którego obsada jest głównie azjatycka, natomiast główną rolę dostał kto? Matt Damon. To Matt Damon musiał wybawić chiński lud. Książę Percy. Czy muszę mówić więcej? Nie wiem, czy wiecie, ale Bane, który był grany przez Hardiego w Mroczny Rycerz Powstaje, w komiksach był latynosem z ogromnie mocnym akcentem. A rola Ra's al Ghula w Batman Begins, która grana była przez Liama Neesona, gdy postać była pisana jako pochodząca ze wschodniej Azji? Mówiliśmy o Igrzyskach Śmierci, mamy też do czynienia z inną popularną serią książek dla nastolatków. Niezgodna. Mamy postać czwórki, którą gra Theo James w filmach, gdy w książkach jego postać była napisana jako mieszanego pochodzenia. Najgorzej jednak dostaje się aktorom azjatyckim, którym biali aktorzy zabierają non-stop role. Na przykład termin race bending wziął się po tym, jak w internecie zawrzało, wielką kontrowersją było ogłoszenie tego, kto zagra główne role w aktorskiej adaptacji serii anime Avatar Ostatni Władca Wiatru. Jakby co, Mati mnie już skrzyczał, że Avatar to nie anime. Ale to o dziwo nie jedyne anime, które zostało potraktowane w taki sposób. Goku, Death Note, Ghost in the Shell, z którego Scarlett Johansson musiała się mocno tłumaczyć. Nawet ostatnio byłam w kinie na Bullet Trainie, w którym główną rolę gra Brad Pitt razem z Mateuszem. Jakby co, Brad Pitt nie gra tam razem z Mateuszem, tylko byłam na filmie razem z Mateuszem. I już oglądając zwiastun mieliśmy mieszane uczucia, ale mówimy, dobra, musimy iść do kina i przekonać się sami. Choć film może nie był zły, bo historia była bardzo ciekawa, dobrze napisana, była ona jednak napisana przez japońskiego autora, gdzie w oryginale większość tych postaci to byli Japończycy, w Japonii. Mamy tu jednak do czynienia z tym, że wszystkie główne postaci w większości grają biali aktorzy, a azjatyccy aktorzy grają role drugoplanowe. Wszystko też było pomieszane na przykład w Doktorze Strange'u i na początku fanom ciężko było się przestawić na to, że jest starożytna, a nie starożytny, bo tutaj zmieniono nie tylko pochodzenie postaci, ale także i płeć. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, te najbardziej popularne postaci zakorzenione w naszej popkulturze, z komiksów, z książek, postacie fantastyczne, w większości nie reprezentują mniejszości. Pomyślcie o Supermanie, o Batmanie, o Kapitanie Ameryce, pomyślcie o Ironmanie. W związku z tym, kiedy producenci chcą robić filmy, które na pewno przyciągną widzów na sale kinowe, bo to są postacie, które znamy i kochamy, chcą zamieniać ten kolor skóry, bo gdyby zrobili film o postaci,
postaciach, które w oryginale są powiedzmy czarnoskóre, czy reprezentują inną mniejszość, ludzie nie będą tak samo zainteresowani. Bardzo często podnosi się argument, dobrze, to nie zmieniajmy naszych ukochanych postaci, tylko róbmy inne wersje, róbmy spin-offy, tak jak na przykład Miles Morales i Spider-Man. Zrobiono kolejnego Spider-Mana, który jest latynoskim, afroamerykańskim chłopakiem. Ale Miles Morales gdzieś tam w naszej świadomości nie jest tym prawdziwym Spider-Manem i nie jest on tak samo popularny, tak samo postrzegany i tak samo nie przyciąga tłumów do kin w myśl producentów. Jednak gdy myślimy Spider-Man, myślimy najpierw Peter Parker. Oczywiście, że to jest do zmienienia, ale trzeba czasu i nakładu pieniężnego na to, by wypromować nowe postaci, które będą oryginalnie reprezentowały mniejszości. Znowu, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Studia filmowe, choć mówią o tym, jacy są woke i jak bardzo zależy im na tym, by była reprezentacja w filmach, najpierw będą przekładały sprzedaż. Czyli wiedząc o tym, że lepiej sprzeda im się film Batman niż jakikolwiek inny, oryginalnie powiedzmy czarnoskóry bohater z komiksów, wybiorą kolejny film o Batmanie. Choć przecież na przykład Czarna Pantera przyciągnęła do kin masę ludzi. Są też postacie, których kolor skóry nie jest tak ważny dla całości historii. Ważne jest to, aby te postacie były sobą, by zachowywały swój charakter bez względu na to, jak wyglądają. Dlatego na przykład starożytna, choć najpierw ludzie byli na nie, stwierdzili, że jednak pasuje, bo jej cechy charakteru, jej podejście do życia i filozofia była spójna z komiksami. I tak samo w drugą stronę, nikt nie ma pretensji, że Nick Fury jest nagle czarnoskóry, bo jest zagranym perfekcyjnie. Wiele zależy od tego, czy kolor skóry jest ważnym elementem w historii dla tej postaci i czy byłoby to wiarygodne, gdyby zmienić jej kolor skóry. Widziałam takie komentarze, że przecież Batman no, nie mógłby być czarnoskóry, głównie dlatego, że pochodzi z super bogatej rodziny, która jest bogata od wieki wieków, która założyła poniekąd Gotham. Dla jakiego Amerykanina byłoby to wiarygodne, znając historię tego kraju? Z drugiej strony Czarna Pantera nie mogłaby być biała, bo jest to przecież król starożytnego plemienia afrykańskiego. Gdy jednak patrzymy poza to, jak postać wygląda, a bardziej jesteśmy skupieni na tym, co sobą reprezentuje i jaka jest jej rola w historii, nagle cała na biało wchodzi praktyka colorblind castingu, czyli castingów, gdzie nie ma znaczenia pochodzenie, kolor skóry, wygląd aktora, tylko najbardziej liczą się jego umiejętności wejścia w rolę. Takim przykładem na przykład były castingi do Grey's Anatomy, kultowego już serialu, gdzie każda z postaci była napisana w taki sposób, że jej pochodzenie nie miało znaczenia i dzięki temu mamy do czynienia z serialem, który ma bardzo zróżnicowaną etnicznie obsadę i oprócz tego każda z ról jest idealnie obsadzona. Wciąż jednak pojawiają się głosy krytyki, kiedy przychodzi do filmów, które mają główne role, których kolor skóry, czy pochodzenie, czy płeć nie mają znaczenia dla historii, ale przez to, że główną rolę gra właśnie albo kobieta, albo ktoś z mniejszości etnicznych, albo ktoś o innym kolorze skóry, to nagle mówi się o tym, aha, na pewno ta osoba dostała rolę, bo poprawność polityczna. A normalnie by tej roli nie dostała i ta rola została zabrana komuś, kto może lepiej grał aktorsko, ale jej nie dostał, bo jest biały. Dla mnie to trochę brzmi tak, jakbyśmy nie wierzyli w to, że ktoś, kto ma inny kolor skóry, może być utalentowanym aktorem i po prostu zasłużyć na swoją rolę. Ale też mam wrażenie, że kiedy mamy do czynienia z filmami, w których główne postacie są grane właśnie przez mniejszości, to nie mamy prawa ich krytykować, bo wtedy zawsze jesteśmy posądzani o to, że dyskryminujemy albo na pewno mamy takie zdanie, dlatego że jesteśmy ignorantami i nie podoba nam się to, że główna rola nie jest obsadzona przez białych. Podsumowując, to mnie właśnie zawsze wpienia, że bez względu na wszystko zawsze jesteśmy wplątywani w culture war, czyli wojnę idei. Walkę o dominację jednych albo drugich wartości. I musisz opowiedzieć się po jakiejś stronie. Dla mnie dopóki film jest dobry, dopóki nie psuje to historii, dopóki gra aktorska się broni, nie ma dla mnie znaczenia, jakiego koloru skóry, orientacji czy płci są aktorzy. Choć na przykład w Pierścieniach Władzy były czarnoskóre elfy, hobbity i krasnoludy, nie zmieniło to mojej sympatii do tych postaci, do sposobu ich odbierania. Nie miało znaczenia, jaki oni mają kolor skóry. Znaczenie miały ich wartości, ich charakter, ich właśnie rola w historii, w całości. Bardzo często zamykamy się przed tym, co dokładnie nie reprezentuje naszej wizji świata, a ja na przykład chcę po prostu oglądać filmy, chcę czerpać przyjemność ze słuchania, z oglądania kolejnych ciekawych historii.
Z drugiej strony rozumiem też poniekąd oburzenie nową Arielką, dlatego że jest to ogromna zmiana kultowej, ukochanej postaci, na której wiele osób się wychowało i sam Disney robi temu wszystkiemu krzywdę, mówiąc o tym, że jest to aktorska adaptacja naszej kultowej animacji, ale w tej animacji w jakiś sposób główna postać wyglądała i nie było żadnych zmian, jeżeli chodzi o Aladdina, jeżeli chodzi o Mulan, nie było żadnych zmian, jeżeli chodzi o Piękną i Bestię. To jest pierwszy film, gdzie jest tak ogromna zmiana, jeżeli chodzi o wygląd głównej kultowej postaci. A ja na przykład czekam na aktorską wersję Księżniczki i Żaby. Disney, proszę. Kiedy oglądamy adaptację jakiejś animacji, to chcemy trochę się poczuć tak, jakbyśmy rzeczywiście oglądali to samo, tylko w wersji prawdziwej. Na koniec najważniejsze. Nie ukrywam, że jest to stricte amerykański problem. Przez trudną, burzliwą historię tego kraju tam cały czas toczy się dyskusja odnośnie koloru skóry, odnośnie tej reprezentacji w filmach i nie tylko. Z racji tego, że i my jesteśmy konsumentami tej amerykańskiej popkultury, to i tak jesteśmy na to wystawieni, więc czasem warto jednak spojrzeć na to i z drugiej strony. I warto spojrzeć na to z perspektywy kogoś, kto ogląda te filmy, ale może nie do końca jest częścią tej ogólnej, kulturowej dyskusji. Najważniejsza informacja dla mnie. Ten temat jest tak rozległy, że już planuję drugą część tego filmu, którą prawdopodobnie zatytułuję Netflixowa propaganda, bo tutaj rozmawialiśmy o tym, jak często bywa, że aktorzy są w jedną albo w drugą stronę zmieniani, jeżeli chodzi o wygląd względem, tak jak już wielokrotnie mówiłam, materiału źródłowego. A w innym filmie chciałabym porozmawiać trochę o historii Hollywood i o tym, w jaki sposób obsadzano główne role ze względu na kolor skóry, bo myślę, że to jest temat powiązany i bardzo ważny. Dajcie znać jednak w komentarzach, czy chcecie taki film, bo może to jest tylko jakieś moje wyobrażenie, że to ciekawy temat. I na pewno dajcie znać, co w ogóle na ten temat sądzicie. Przeszkadzają Wam na przykład czarnoskóre elfy, czy może jednak nie ma to dla Was znaczenia kolor skóry aktora, najważniejsze jest to, czy film jest dobry, czy nie. Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach i do subskrybowania. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!